dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie coś nietypowego. Unboxing układu wybrykowego Akrapowicz. Miał być Maciej, ale chyba zaspał jeszcze. Żartuję sobie, nie musi się przybyć. Z tego względu starałem się sam pokazać, jak wygląda taki układ wybrykowy. Jest to dość nietypowa instalacja, ze względu na to, że będziemy instalowali ten układ wybrykowy do Mercedesa GT Fordo. A przewidziane jest tak naprawdę do Mercedesa A63 AMG. Klient sobie zażyczył układ wydechowy Akrapowicza. Teoretycznie jest duża szansa, że wszystko będzie pasowało bez większej modyfikacji, ale chciałbym się na początku skupić na unboxingu, ponieważ wiele osób mnie pyta, dlaczego te układy wydechowe są tak wyjątkowe. Z ciekawostek dodam, że ten układ wydechowy to jest w okolicach 40 000 zł. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie jest zapakowane i dlaczego tak bardzo lubię te układy wydechowe. Akrapowicz dba o wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły. Cały układ wydechowy jest pięknie zapakowany, obłożony w specjalnej folii mądrełkowej. Dodatkowo specjalna folia zabezpieczająca. Jakby tego było mało, należy dokręcić, żeby nie zamienić też silniczków, to jest bardzo istotne. Prawy musi być z prawej strony, lewy musi być z lewej strony. Naprawdę, jeżeli chodzi o układy wydechowe, nikt na świecie nie potrafi tak zabrać szczegółów, jak Akrapowicz. No i mamy nowe obejmy, oczywiście.
I tak naprawdę w tym zestawie tutaj mamy wszystko. Ale to nie koniec fajnej wiadomości w dzisiejszym odcinku, ponieważ dodatkowo oprócz GT Fortora dziś mamy na serwisie porównywalne auto, ponieważ zajmiemy się również układem wydechowym do BMW M8 Competition Grand Coupe, czyli tak naprawdę konkurencja GT Fortora. Tylko w tym przypadku mamy wydech Evolution, czyli zdecydowanie dłuższy. W tamtym przypadku będziemy mieli tylko końcową wersję, czyli wersję z Kibą. I za chwilę Wam pokażemy, jak wygląda unboxing wersji z Kibą do M8.
oddechowych. W M8 Competition mamy zestaw Slipo. W GT Fordorze mamy zestaw Evolution, czyli zdecydowanie dłuższy. Ale dodatkowo w M8 zastosowaliśmy zestaw SoundKit. Pilot będzie mógł sobie zmieniać z pilota dźwięk wydechu. Ewentualnie, jeśli będzie miał na to ochotę, będzie mógł to robić z aplikacji. Zapraszam pod auta, pokażę Wam, jakie są różnice między tymi wydechami. W M8 Competition zastosowaliśmy wersję Slipo, czyli najkrótszą dostępną wersję do tego auta. Ale to już nam daje spadek masy o 10 kg, ponad 10 kg, co jest rewelacyjnym wynikiem. Dodatkowo zastosowaliśmy sanki. Można sterować z aplikacji. Otwieramy klapy, zamykamy. Również z pilota. A jeśli chodzi o wersję Evolution, zapraszam do GT Fordora. Tam pokażemy Wam różnicę między Slip-onem a Evolution. Chodźcie tam. Natomiast w GT Fordorze zastosowaliśmy zestaw Slip-On plus Evolution Link Pipe Set, czyli tak jak widzicie, cały ten zestaw, nazwijmy to rur. Dodatkowo w tym aucie też jest bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj tak zwany X-Pipe z dodatkową klapą, która bardzo fajnie zmienia nam dźwięk silnika. Również wersja Evolution charakteryzuje się tym, że mamy również jeszcze niższą masę. W tym przypadku to jest ponad 14 kg mniej. I różnice w wydechach Slip-On i wersji Evolution. Jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Cześć!